Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś będzie o tym, jak ćwiczę fotografię. Wyszedłem na ulicę, sprawdzałem swoje możliwości. Lubię to robić, bo to daje mi taki pogląd na takie naturalne, żywe sceny, takie jak zdarzają się podczas reportażu ślubnego. Uczy cierpliwości, uczy czujności, taki spacer po ulicy. Dziś będzie 6 kadrów z mojego wyjścia z około godziny, półtorej fotografowania na ulicach Katowic, także nie ma co czekać, zapraszam, lecimy. Jeszcze ważna rzecz odnośnie tego, czym fotografowałem. Klasycznie jak na ulicy sprawdza się mój X-Pro2. Do tego mam założony obiektyw w tym wypadku. O taki. To jest obiektyw 28 mm f1.4, chociaż ja na razie go testowałem tylko i wyłącznie na przysłonie 16. Wszystkie zdjęcia, które zobaczycie, są na przysłonie 16. Tak uznałem sobie, że tak będzie wyglądał ten trening. Obiektyw manualny w pełni, od fototechniki na testy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na pewno jeszcze w jednym teście go przeanalizuję, jak on się sprawdza, jaki ma bokeh. Dla mojego aparatu to jest ogniskowa 42 mm, także tym obiektywem robiłem tą serię zdjęć, którą Wam za chwilkę pokażę. Pierwsze ujęcia, które chcę Wam pokazać, to jak obiekt, który chcę sfotografować, wchodzi w światło. Przy tych dwóch ujęciach już miałem zaplanowane, gdzie będzie ostrość, przygotowany byłem i cierpliwie czekałem. I jedna, i druga postać weszły mi w końcu w światło i ja w fajnej architekturze, w fajnych ramach chciałem je sfotografować. Po co takie zdjęcia? No otóż często to się zdarza też na reportażu ślubnym, o czym Wam za chwilkę pokażę, ale najpierw wjedzie trochę ujęć, właśnie te dwa ujęcia, jak robiłem to w zdjęciach ulicznych. Te dwa zdjęcia uliczne po prostu wyglądały w ten sposób, że czekałem na dany obiekt, no w tym wypadku mężczyznę wcześniej, później kobietę, w danym miejscu i czekałem po prostu, aż wejdę w odpowiednim miejscu. Chciałem, żeby wyróżniały się mocno na tle tej architektury te postacie i wydaje mi się, że udało się zrealizować ten cel. No więc właśnie, cel się udało zrealizować, ale co dalej? Jak wykorzystuję to w fotografii ślubnej? Teraz wjedzie zdjęcie, trochę inne, ale też z charakternym światłem, które udało mi się wykonać w zeszłym roku. Uważam, że to jedna z moich najlepszych fotografii ślubnych, bo kapitalnie wpadało światło, ale ja wcześniej, będąc w tym kościele, już widziałem, jak to światło wpada i byłem gotowy na to, co się może wydarzyć. Oczywiście tu gest Sylwii i obrót był czystym przypadkiem, ale byłem czujny i czekałem w danym momencie na daną scenę. Więc taki trening właśnie uczy mnie tego, że warto w takich momentach wyczekać, być cierpliwym, bo może się udać zrobić taką fotografię, jak widzieliście przed chwilą. Kolejne dwa ujęcia to postać i jakieś ciekawe tło. Niekoniecznie musi ono się znajdować za tą postacią, to tło, może gdzieś być obok, ale co do zasady ma być intrygujące tło, jakieś malownicze i jakaś postać. Na ulicy nie trudno takie sceny. W tym wypadku udało mi się zrobić dwa bardzo podobne zdjęcia i wydaje mi się, że wyszły one całkiem fajnie. Teraz to wjedzie i troszkę opowiem o tych zdjęciach. Przy takich zdjęciach potrzebna jest odrobina czujności, odrobina odwagi, odrobina cierpliwości. Ja wyczekałem te momenty, przede wszystkim z tą panią, że po prostu czekałem, aż się odwróci w moją stronę. W przypadku pana on gdzieś cały czas na mnie zerkał, więc musiałem być dyskretny i udało się zrobić takie dwa fajne ujęcia. Teraz zastanawiacie się, jak to przekłada się na przykład na fotografię ślubną. Otóż na przykład na jednym z wesel widziałem fajny plakat na ścianie i postanowiłem, że wyczekam, aż jakaś postać wejdzie gdzieś mi tutaj w kadr, stworzy się fajna ramka i będzie fajna scenka z danego wesela. Tak też zrobiłem. Cierpliwość, którą wytrenowałem podczas fotografii ulicznej, wykorzystałem podczas fotografii ślubnej. Czekałem w danym miejscu, oczywiście gdy się nic nie działo, to zmieniałem pozycję i szedłem gdzie indziej fotografować, żeby nie marnować czasu, ale parę minut poczekałem w danym miejscu, udało się, starszy mężczyzna z wąsem wszedł w kadr i udało się zrobić, myślę, bardzo fajne zdjęcie ślubne. Ostatnie kadry to układanie ludzi w jakichś ramkach. Tu jedno zdjęcie wyszło mi trochę lepiej, drugie trochę słabiej, ale wydaje mi się, że do treningu nadały się one idealnie. W jednym miejscu chciałem, pojawiły mi się w tle takie czarne, białe plamy i czekałem, aż ludzie po prostu wejdą mi w kadr i uda się jakoś to fajnie sfotografować. W drugim wypadku, zresztą
co ja będę mówił? Zobaczcie, jak to wyglądało. No właśnie, w pierwszym wypadku, tak jak już wspomniałem, ludzie weszli w kadr, udało się złapać fajną fotografię wieloplanową, trójka ludzi gdzieś na fajnym tle, więc udało się to zrealizować dosyć ciekawie. W drugim wypadku jest tylko jeden pan, którego fajnie umieściłem, wydaje mi się, tutaj w taką ramkę, ale czekałem, aż mi druga osoba tutaj wejdzie. No nie udało się w tym miejscu wyczekać lepszej sytuacji. Jako treningowe zdjęcie uważam je za całkiem udane. No i właśnie, takie zdjęcia uczą cierpliwości i uczą tego, jak można wyczekać daną sytuację i zrobić trochę inną fotografię ślubną. Teraz pokażę Wam jedno z moich ulubionych zdjęć sprzed 2-3 lat, gdzie tata panny młodej wchodzi mi w kadr, w tle wiele się dzieje. Ono mi do złudzenia przypomina to pierwsze ujęcie, które Wam pokazałem z fotografii ulicznej. Aczkolwiek no wiadomo, że jest jakby tutaj więcej mocy, więcej energii w tym zdjęciu, ale właśnie przez takie treningi w fotografii ulicznej, czy to w fotografowaniu w domu, kombinowaniu i szukaniu różnych ujęć, udało mi się zrealizować bardzo dobrą fotografię ślubną, więc zachęcam Was do tego, by ćwiczyć, po prostu ćwiczyć. Podsumowując całość, jak widzicie, treningi cały czas czegoś nas uczą. Te zdjęcia z moich treningów, tutaj to nie żadna wybitna fotografia, ale na treningu nie trzeba być wybitnym, po prostu trzeba regularnie ćwiczyć. Ja to staram się robić nie tylko na ulicy, ale też w domu, jak fotografuję, czy jak wychodzę z dzieciakami na spacer i z żoną, to staram się nie trzymać się tylko jakichś klarownych portretów, tylko staram się robić różnorodne, wieloplanowe fotografie, żeby cały czas trenować, wykorzystywać światło na różne sposoby. Tak było w tym wypadku. Wydaje mi się, że to fajnie Wam zobrazuje, jak pracuję w dniu wesela i co się dzieje za kulisami, czyli jak wygląda mój trening przed takimi ślubami. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, proszę. Ci, co są nowi, zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, jak będzie Was coraz więcej. Jak macie jakieś pomysły na kolejny odcinek, piszcie. Chętnie będę się dzielił z Wami takimi informacjami, jakimi Wy chcecie. Pozdro i do następnego.